Call of Duty Black Ops 3 to jedna z najbardziej lubianych gier z tej serii. Dla graczy była to gra niemal święta, która oferowała jedne z najlepszych map w historii, świetny tryb zombie, kampanię, która moim zdaniem jest jedną z najsłabszych w serii, ale możemy ją zawsze ograć w całości w koopie. Dodatkowo też możemy zagrać w jej zmodyfikowaną wersję, gdzie mamy też zombie, co jest spoko pomysłem, jeżeli kiedyś przeżyliśmy i na przykład chcielibyśmy teraz zagrać jeszcze raz, ale trochę inaczej. Ale no ogólnie w Stanach jest to tak święta i kultowa gra, jak kultowy jest u nas Need for Speed Most Wanted, Gothic czy Twierdza Krzyżowiec. Chciałbym Was również serdecznie zaprosić na mojego Twitcha, gdzie streamujemy prawie codziennie i robimy naprawdę bardzo fajny kontencik, także byłbym wdzięczny za wbicie tam i zostawienie followka. Również chciałbym Was serdecznie zaprosić w ramach mojej współpracy partnerskiej z serwisem Instant Gaming na wbicie na ich stronę z linku poniżej w opisie, ponieważ możecie tam kupić naprawdę bardzo dużo fajnych gier i w momencie, gdy montuję ten film, do 24 czerwca trwa promocja Eldorado, gdzie możecie kupić sporo gier, a także nie tylko gier, ale też gift cardów do ładowań czy walut do gier, sporo taniej, więc byłbym wdzięczny za skorzystanie z mojego linku, bo bardzo pomoże mi to w rozwoju kanału i w rozwoju tej współpracy, także serdeczne dzięki. Black Ops 3 został oficjalnie zapowiedziany 26 kwietnia 2015 roku i dowiedzieliśmy się już wtedy o wielu szczegółach, ale gra została zapowiedziana tylko na PC-ty, PS4 i Xbox One. I nie było żadnej wzmianki o PlayStation 3 czy Xboxie 360 i pamiętam wtedy, że sam nie miałem jeszcze Xbox One ani PS4, a PC miałem wtedy słaby. I byłem tym faktem bardzo zawiedziony, bo w Ghosty i Advanced Warfare pogrywałem właśnie bardzo dużo na PS3, szczególnie mam przegrane setki godzin na splitscreenie w Ghostach. Więc no, informacja, że kolejnego koda zabraknie na starsze sprzęty, trochę mnie zasmuciła. Ale zrozumiałem, że no to już stare sprzęty, Xbox miał wtedy swoje 10-lecie i w sumie aż strach pomyśleć, że za rok będzie miał 20-lecie, czajcie. Xbox 360, na którego wyszedł jeszcze Black Ops 3 czy GTA 5, za rok będzie miał 20 lat. Ale no, to nagle niespodzianka. 9 czerwca Activision zapowiedziało, że Black Ops 3 jednak wyjdzie na starsze konsole, a portem gry zajmie się studio Mercenary, które wcześniej przeportowało Advanced Warfare, które no na PS3 wyglądało nieźle, miało 60 FPS-ów przez większość czasu, bo wiadomo, czasami tam chrupło. I te 60 klatek było i w kampanii, i w multiplayer, czy w trybie przetrwania, no bo zombie niestety w Advanced Warfare było za paywallem w postaci DLC. Tak jak w kodach, zawsze jak jest zombie, to zawsze dostajecie tam jedną czy dwie mapy na start od razu na premierę. Tak, tutaj pierwsza mapa z zombie trafiła dopiero z pierwszym DLC-kiem. A no ja jako wtedy 14-letni brzdąc, no nie mogłem sobie kupić tych DLC-ków. Mijały miesiące. Dostaliśmy kolejne materiały promocyjne. Hype budował się ogromny, ale za kulisami Black Ops 3 nie było ciekawie. Sam Treyarch borykał się wtedy z ogromnym crunchem w studiu, który potem odbił się na nich jeszcze bardziej w postaci Black Ops 4, gdzie były jeszcze większe problemy z produkcją, a i samo studio, które portowało gry na stare konsole, miało problem, bo o ile kampania była grywalna, dało ją się przejść na ten PlayStation 3 i Xboxie 360, tak momentami potrafiła działać w 5 FPS-ach, tekstury się nie doczytywały, tak samo jak oświetlenie się nie doczytywało, grafika była po prostu tragiczna, więc w sierpniu, na 4 miesiące przed premierą, studio Mercenary przekazało pałeczkę Binox, które miało 4 miesiące na załatwienie spraw i doprowadzenie tego portu do stanu używalności. I tutaj poszło pierwsze wielkie cięcie, czyli kampania. Wersja na PS3 i Xboxa 360 nie zawierała wcale kampanii. Był to dosyć kontrowersyjny ruch, tym bardziej, że początkowo porty na starsze konsole miały się niczym nie różnić od tych na nowsze, poza no, oczywiście grafiką. Ale tutaj okazało się, że jednak braki będą i to spore, a Binox nie wyrobiło się na premierę z optymalizacją kampanii pod starsze sprzęty, więc cięcie musiało zostać dokonane. Opinie graczy odnośnie tego ruchu były no, negatywne. Raczej nikt z tego nie był zadowolony, chociaż Activision próbowało wejść z pomocną ręką dla graczy i dla tych, co zdecydowali się na zakup wersji na stare konsole,
będą mogli ją kupić po obniżonej cenie, tam bodajże chyba z 30-40 zł było taniej w porównaniu do wersji na Next Geny, przynajmniej u nas w Polsce, ale już dokładnie nie pamiętam. Ale no, bądźmy poważni, tam parę 10 zł mniej za brak, co by nie patrzeć, jednak dla nas Polaków dosyć ważnego trybu, bo myślę, że my Polacy bardzo akurat lubimy grać w te kampanie, przynajmniej kiedyś tak było, nie wiem jak jest teraz, ale patrząc na to, jaki hype wywołuje aktualnie Black Ops 6 i jak dużo osób się cieszy, że to może być w końcu powrót do porządnych kampanii, bardziej patrząc na Modern Warfare 3 z tamtego roku, myślę, że dużo osób jednak dba o te kampanie i zależy im na nich, żeby były dobre, tak jak mi. Co do Black Opsa 3. Przyznam wam się szczerze, że mnie jakoś ominął. Tak jak kupowałem prawie wszystkie kody na premierę od Ghostów, tak to była jedyna gra, której nie kupiłem. Pod koniec 2015 roku kupiłem Xbox One, którego pozbyłem się jakieś półtorej roku później, bo uznałem, że jednak wolę zupgrade'ować PC. Jak zupgrade'owałem PC na początku 2017, to kupiłem Infinite Warfare, którego nawet kiedyś nagrałem recenzję na jakiejś dobrej promocji, które bardzo hejtowałem przed premierą, nie dlatego, że to kolejny science fiction kod, a za to, że studio, które zrobiło wcześniej uwielbiane przeze mnie Ghosty, jeszcze wcześniej trylogię Modern Warfare, zostawiło mnie i miliony fanów w dupie. You'd have been a hell of a ghost. But that's not gonna happen. There ain't gonna be any ghosts. Bo do tej pory nie doczekaliśmy się kontynuacji Ghostów, która jak wiemy, jeżeli graliście, kończy się ogromnym cliffhangerem i czekałem z przysłowiowym chujem w łapie na sequel, a tu nagle bum, latanie statkami po kosmosie, no zajebiście. Ale koniec końców Infinite Warfare bardzo mi się spodobało i uważam, że to jedna z lepszych kampanii w serii. Potem wyszło też WW2, potem Black Ops 4, którego kupiłem razem z Battlefieldem 5 i Red Deadem 2, Red Dead Redemption 2 w sensie, i moim PS4 Pro na 18 urodziny, no i po prostu nie było już zbytnio do tego Black Opsa 3 wrócić. Potem gdzieś tam kupiłem używkę za 3 dychy, żeby pograć z kumplem w co-opa i w multi, ale nie spędziłem w tej grze więcej niż chyba 20 godzin. Wersja na Xbox 360 wpadła w moje łapy jakoś w 2017 roku, przywiózł mój tata z zagranicy razem tam z innymi jakimiś grami i co ciekawe w środku był kod na cyfrową wersję Black Opsa 1, który już był po terminie, ale znałem, że a co tam, ile to wklepać kod w sklep, nie? I wpisałem go i okazało się, że jednak działa, więc jak macie jakieś takie kody, których nie użyliście, bo uznaliście, że a po terminie to nie będzie działał, szczególnie na Xboxa, nie wiem jak to ma się z PlayStation, to spróbujcie wpisać, prawdopodobnie będą dalej działać. Gameplay, który tutaj będziecie głównie widzieć, jest z wersji na PS3 oraz na Xboxa 360, bo uznałem, że jak mam kopię na obydwie konsole, to sobie je tutaj zgram i będziecie mieli takie porównanie. Tam wam będę starał się zaznaczyć, który gameplay jest z jakiej konsoli, ale raczej domyślicie się po przyciskach. I co? I zauważyłem, że wersja na Xboxa 360 chodzi znacznie lepiej od tej na PS3. Nie testowałem tego żadnym urządzeniem, ani nie testowałem tego poprzez wyświetlanie liczby klatek, bo samego Xboxa też nie mam przerobionego, więc nie miałbym tego jak zmierzyć. Ale mam wrażenie, że w wersji na Xboxa 360 widziałem dosyć często 60 klatek, gdzie na PS3 mam wrażenie nie widziałem tego wcale. I żeby to porównać, odpaliłem tą samą mapę, ten sam tryb i taką samą ilość botów, czyli 5 w mojej drużynie, 6 w enemy, czyli 6-6. Ale to żadna nowość, no bo nie od dzisiaj wiadomo, że Xbox 360, mimo tego, że technicznie był słabszy od PS3, to jednak przez skomplikowaną architekturę procesora PS3 sprawiało kłopoty deweloperom, przez co często gry na Xboxa działały i wyglądały po prostu lepiej. Więc ustaliliśmy już, wersja na stare sprzęty nie posiada kampanii, ale czy jest coś jeszcze, czego brakuje? Tak, na przykład dodatków. Jedyne dwa dodatki, jakie się ukazały, to The Giant, czyli remake wersji mapy do zombie z Call of Duty World at War o nazwie Dead Rise. A potem dostaliśmy pierwszy dodatek The Awakening. O reszcie dodatków posiadacze starych konsol mogli pomarzyć, a wyszło ich w sumie kolejne 3, plus w 2017 ukazało się Zombie Chronicles, które oczywiście również na PS3 i Xboxa 360 się nie ukazało. Black Ops 3 zostało poskładane, tak jak wcześniej wspomniałem, przez Binox i Mercenary.
To pierwsze w zasadzie od początku było studiem Activision i mogło się zaszczycić takimi rzeczami jak port Quantum of Solace na Wii i pecety, czy B-Movie The Game, czyli gra na podstawie filmu o pszczołach. A później też byli odpowiedzialni chociażby za The Amazing Spider-Man 1 i 2. A Black Ops 3 był takim pierwszym bojowym zadaniem, no bo teraz jednak mieli w rękach markę, która zarabiała miliony, jak nie miliardy dolarów rocznie. Z drugiej strony Mercenarii też ma bardzo ciekawą kartotekę, bo chociażby pomagali przy portach God of War na Vita, pomagali również przy Black Ops Declassified, również na Vita, czy zajęli się portem RPG z 2012 roku Kingdom of Amalur na PS3, więc doświadczenia jakieś mieli, nawet już samą serią Call of Duty. No i jak wcześniej wspomniałem, samo Mercenarii zrobiło przecież rok wcześniej przed wydaniem Black Ops 3 bardzo dobry port Advanced Warfare na stare sprzęty, więc ewidentnie za kulisami coś poszło nie tak. Mówmy najpierw o trybie zombie. Łącznie z dwoma dodatkami, gra na stare konsole zawierała trzy mapy, z czego jedną dostajecie za darmo, Shadows of Evil. Pozostałe dwie są w formie DLC, The Giant, czyli remake The Rise z Warped War'a oraz Der Eisendrache. Ja nie wiem jak się to czyta, więc nie bijcie. Które wchodzi w skład pierwszego DLC, The Awakening. Jak już wspomniałem wcześniej, kolejne DLC na stare konsole się nie ukazały. I do zgrania gameplayu usiadłem na początku gdzieś w poniedziałek po południu. Ale niestety nie udało mi się znaleźć żadnego meczu, więc postanowiłem spróbować zombie. Najpopularniejszą mapą jest zdecydowanie Shadows of Evil, które no ma każdy. Ale niestety mimo tego wykryło tam jakieś mecze, ale niestety do nikogo mnie nie dołączyło. Druga mapa i ku zdziwieniu dobiłem do jakiegoś ziomka i pograliśmy chwilę. Oczywiście na Der Eisendrache nie znalazło nikogo, ale no co by tu mówić, że zombie. Wygląda o wiele gorzej niż wersja na PS4, ale no mimo wszystko to nadal zombie, nadal gra się w to dobrze. Nadal będzie można to spędzić wiele godzin próbując przetrwać jak najdłużej i no niestety tutaj nadchodzi drugi problem. Brak split screenu, a dla mnie kod, który nie posiada podzielonego ekranu, kod stracony. Warto dodać, że na przykład Vanguard miał taki split screen i posiadał go i w trybie multi, i w trybie zombie, chociaż tam był zbugowany. I w multiku też jest zbugowany, ale to już mniejsza. Ale po którymś update'cie zdecydowano się go wyciąć. Sam split screen w multi nadal jest, tak w zombie, na split screenie nie pogracie, przynajmniej nie na PS5, na którym grałem w Vanguarda. Więc no, bardzo niefajna zagrywka, nawet gorsza niż brak split screena na PS3 od początku, no bo tam wiadomo, że go nie ma i nie będzie, a na PS5 go po prostu chamsko zabrano. Multiplayer, mimo moich starań, które widzicie tutaj na filmie, Black Ops 3 ma jakieś problemy z matchmakingiem, jeżeli chodzi o multiplayer. Niestety, mimo silnych prób znalezienia meczu, wyszukiwało mi jakieś mecze, ale mnie nigdy do nich nie dołączało. Na Xboxie 360 niestety nie mogłem tego sprawdzić, ponieważ nie miałem subskrypcji Gold. A na PS3, no widzicie co się dzieje. I co ciekawe, jak potem uruchomiłem Black Opsa 3 na PS5, z wersji na PS4, no bo nie ma natywnej wersji na PS5, to ku mojemu zdziwieniu Black Ops 3 ma dokładnie ten sam problem z matchmakingiem co na PS3. I na PS4, i na PS5. Więc to musi być jakiś problem ze strony Activision i Treyarch, bo kiedyś Xboxy miały bardzo podobny problem i na przykład kody odpalone we wstecznej kompatybilności z 360 na Xboxie One albo Series S bądź X miały problem ze znalezieniem graczy, gdzie ktoś grał natywnie na Xboxie 360, to tego problemu nie było. Ale no potem Microsoft wkroczył i załatwili ten problem, a gracze PlayStation są dalej w kropce i no raczej się to niestety już nie zmieni, z racji, że no Black Ops 3 to jest dosyć stara gra. Skoro do tej pory tego nie naprawiono, no to tego już raczej nie naprawią. No i też warto dodać, że to nie jest problem z moim internetem, no bo w zombie na PS3 ludzi mi znalazło. Nawet grając na PS5 znalazło mi sporo osób, ale niestety nie trafiłem na chętne lobby, gdzie ludzie chcieliby grać. Bo gdzie nie dołączyłem, to albo ktoś nie dawał ready, albo ktoś wychodził. Ale no ogólnie jakbyście grali w Black Ops 3 na konsoli, mielibyście problem ze znalezieniem grupy, to jest na to sposób. Starczy wejść w zakładkę społeczności, grupy i tam dołączyć do jakiejś, po czym będziecie mieli dużo graczy po prawej stronie, do których będziecie mogli dołączyć. Ja akurat dołączałem na szybko podczas streama do jakiejś grupy i dołączyłem do jakiejś grupy z zombie akurat.
więc no multi tu prawie nikt nie grał, dlatego wszystkie klipy z multi, jakie widzicie, są na boty. I też grałem na tej samej mapie, żebyście mieli jakieś porównanie, więc grając na boty po prostu sobie ją ustawiłem, więc no było łatwiej. I no podobnie tak jak w przypadku zombie, graficznie jest słabo i wiadomo, że wygląda gorzej niż wersja na PS4, ale Black Ops 3 wersji na PS3 wypada nawet gorzej od Ghostów i Advanced Warfare na PS3. Jak to było w ogóle możliwe, żeby tak skopać ten port? Ano pewnie dlatego, że Ghosty i Advanced Warfare powstawały z myślą od początku, że no będzie działać na PS4, ale też musimy zrobić, żeby działało jakoś na PS3. A Black Ops 3 ponoć od początku miał być next genem, ale gdzieś w trakcie uznano, że a w sumie to na PS3 i 360 gra jeszcze dużo osób, to można zarobić dodatkowe siano, to weźcie tam to, przepultujcie, no i mamy tego efekty. Aktualnie jesteśmy przed premierą Black Opsa 6 i ludzie często się śmieją, że Black Ops 6 na PS4 to będzie taki właśnie Black Ops 3 na PS3. I no... Ostatnio na przykład była informacja, że Black Ops 6 ze względu ograniczeń technicznych na PS4 i Xbox One nie będzie oferować w ogóle split screena. Tak jak Black Ops 3 na PS3 i 360, więc faktycznie może być coś na rzeczy, tym bardziej, że no samo Modern Warfare 3 no nie wygląda już najlepiej na tym PS4. Ale no sam Black Ops 6 wygląda naprawdę dobrze i mam nadzieję, że wypali, bo ubiegłoroczne MW3 to jest jakiś żart. Multi może jest dobry. Ale zombie to znowu otwarta mapa, czyli coś, co graczom się niezbyt spodobało, jest ściągnięte od Cold War'a. A kampania to jakiś żart zrobiony na kolanie, który ewidentnie miał być po prostu takim zapychaczem, bo początkowo MW3 miało być po prostu dużym płatnym DLC do MW2, o czym świadczy chociażby to, że Modern Warfare 3 nowe ma mapy zremasterowane z Modern Warfare 2 tego OG. Więc no to ewidentnie miał być dodatek do MW2. Bo jaki miałby sens inaczej dawać mapy z MW2 do MW3? No żaden. Ale no, Activision zdecydowało, że w sumie to lepiej ten DLC przerobić właśnie na grę i wypchać na rynek, burząc tym sposobem pewną regularność, bo nigdy nie dostaliśmy rok po roku gry z tej samej podserii. Zawsze tam Modern Warfare przeplatał kolejny Black Ops, albo jakaś gra od Sledgehammer Games, czyli Advanced Warfare, czy World War II, czy Vanguard. A no tutaj dostaliśmy dwa Modern Warfare pod rząd i co ciekawe, za rok plotki mówią o tym, że dostaniemy kolejnego Black Opsa, który fabularnie będzie kontynuacją Black Opsa 2, a multi to będą zremasterowane mapy z też Black Opsa 2, nie wiadomo jak z zombie. Czyli też takie duże płatne DLC do Black Opsa 6, tyle że w formie gry, ale no cóż, mam nadzieję, że tutaj twórcy wiedzą od początku, co robią. Nie przerabiają DLC na grę, tylko od początku wiedzą, że robią grę, ale takie DLC. Więc no, może jakoś tu wyjdzie lepiej, przynajmniej trzymam kciuki. Ale no, rozgadałem się znowu, a mieliśmy o multiplayerze pomówić trochę. A więc, multiplayer działa. Gracze grają. Ale raczej w innym trybie niż TDM nie pogracie i no, musicie mieć troszeczkę więcej szczęścia niż ja, bo u mnie z jakiegoś powodu po prostu multiplayer nie działa. Ale patrząc po filmikach na YouTubie, ludzie nadal grają i jeżeli macie mapy z DLC, no to cóż, no na nich raczej nie pogracie, chyba że na botach, ale no to nadal nie to samo. Brakuje w tych wersjach chociażby kustomizacji postaci, emotek czy animowanych kamuflaży na broń. Nawet nie widać tutaj nóg, które wersja na nowe konsole i pecety posiadała, jako w sumie to był chyba pierwszy kod, w którym w ogóle było widać nogi. Ale no, to już mniejsza o to. Dziś na Reddicie czytałem odnośnie tego portu, że Black Ops 3 na stare sprzęty ma pod maską schowanego pierwszego Black Opsa. I o ile nie mogę tego potwierdzić, tak, myślę, że miałoby to bardzo sens. Oczywiście też zapomniałem wspomnieć, skrzynek też nie ma. Ale może to dobrze dla niektórych. Na starych sprzętach brakuje również dedykowanych serwerów, które wersja na nowsze sprzęty posiadała. Gra nie ma w zasadzie żadnego antyaliasingu, przez co no, wygląda jeszcze gorzej. Niektóre tekstury to chyba pytają o drogę, w którą stronę do PS2? Bo wyglądają jakby stamtąd przyszły, a ta woda, no to po prostu może lepiej pomińmy ten temat.
Brakuje tutaj również elementów gore, które w Black Ops 3 na nowe konsole i PC-ty było, gdzie na przykład strzeliliśmy kogoś z granatnika, z bazuki, czy wybuchł granat, czy coś. No to postać często rozpadała się na kawałki, albo urywała, nie wiem, rękę, urywało głowę, wiecie o co chodzi. I to często też było, można było spowodować strzałem po prostu. Tak, no wersje na PS3 i Xboxa 360 tego nie posiadają. Sporo modeli samochodów zostało zastąpione jakimiś randomowymi vanami, innymi takimi, które wyglądają jak wzięte z Modern Warfare 3, bo tam na mapach takie były, więc nawet nie chciano im się tutaj przemodelować modeli z Black Opsa 3, tylko po prostu wzięli to, co tam pewnie mieli w asetach. Nawet samo menu nie działa dobrze. Wybranie jakiejś opcji wiąże się z okropnymi lagami, długimi loadingami i cholera jeszcze wie czym, gdzie w tle już leci kultowa animacja siedzącego ziutka z dwoma pistoletami, to tak, nawet odpalony filmik w tle nie działa tutaj dobrze. A filmik, bo ile w wersji na PS4, Xbox One i PC-ty, była to natywna rozgrywka, było to po prostu coś, co było na bieżąco renderowane, tak tutaj to po prostu zgrany filmik, który jest odpowiednio zapętlony, a w dodatku jakoś brzydko zblurowane i no to menu, no popatrzcie jak to tragicznie wygląda. Dlaczego te tekstury są tak niskiej jakości? Jeżeli mówimy o brakach, wiecie czego tutaj brakuje? Nuketown. Nuketown, które było bonusem za pre-order, który potem okazał się, że no jednak wszyscy go mają, jest tutaj nieobecne. Mapa, która była od pierwszego dnia dostępna, tutaj nie ma jej wcale. Jak to się stało, że wydano remake The Rise, a potem pierwszy duży dodatek, ale pominięto Nuketown, tak kultową i legendarną mapę. Nawet Black Ops na Wii miał Nuketown. Nawet Black Ops Declassified na Vita miał Nuketown, chociaż tutaj się może zapędziłem, bo to jest coś, czego nie rozumiem, bo Nuketown na Vicie nazywa się Nuke House. Jest w zasadzie połową Nuketowna. Nie powiecie mi, że Vita nie była na tyle mocną konsolą, żeby nie uciągnąć Nuketowna, no bo nie uwierzę w to. Gdyby to było 2x2, to bym zrozumiał, ale na Vicie mamy mecze 4x4, które no przecież są idealne pod taką małą mapę, jaką jest Nuketown. Więc redukcja z powodu mniejszej liczby graczy nie miałaby sensu, no bo sama Vita zawiera i tak większe mapy. No ale już nie odbiegajmy od Black Opsa 3, więc no Nuketowna też nie ma. I wielu innych rzeczy, które z pewnością można byłoby przenieść, gdyby tylko twórcy chcieli. I no gdyby nie było jakichś tam problemów za kulisami, no bo Advanced Warfare, jak pokazuje, dało się przenieść, więc no widocznie coś tam było nie tak. Bo to nie jest tak, że PS3 i Xbox 360 nie dostały żadnej dobrej gry w tych czasach, gdzie już PS4 było na rynku. Przecież mamy świetny port Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, który wygląda i działa bardzo dobrze na starych konsolach. Jest Rise of the Tomb Raider, który działa i również wygląda bardzo dobrze na Xboxie 360. No na PS3 niestety go nie ma, bo był eksem czasowym na Xboxy i w momencie, gdy Sony mogło już wydać na swoje konsole, to mieliśmy końcówkę 2016 roku i no widocznie uznali, że no już nie opłaca im się wydawać tego portu. Ale też trafiają się oczywiście słabe porty, jak Ciemię Mordoru, który kupiłem na premierę na PS3. O Jezusie, jak ja się na tym zawiodłem. Ale i tak wycisnąłem w tej grze z 30 godzin, mimo tego, że tam system Nemesis był ukrojony, graficznie była tragedia, FPS-y działały jak gówno, ale było strasznie grywalne mimo wszystko, więc dużo grałem, ale finalnie nie skończyłem, uznałem, że pierdolę, kiedyś sobie na PC-cie przejdę. I do tej pory w sumie nie skończyłem. I no, było też sporo gier, które anulowano, takich Mortal Kombat 10, Dying Light, przecież pierwsze gameplaye były prosto z PS3, czy Mad Max, więc no może to dobrze dla tych gier, że anulowano ich porty, chociaż może z drugiej strony szkoda, bo teraz bym miał dla was content, ale no zapomniałbym. Gra poza multi zombie oferuje trzeci tryb, czyli Freerun, czyli takie cztery mapy z parkurem, gdzie po prostu przechodzimy mapę jak najszybciej i w zależności od tego, jak szybko przeszliśmy daną mapę, to dostajemy 3 gwiazdki albo żadną. Taki tryb, żeby odpalić raz i zapomnieć, że w ogóle jest, tym bardziej, że na PS3 to wygląda tak jak, nie wiem, gówno. I randomowo wybrana mapa w Robloxie typu Obby ma więcej głębi i detali niż ten Freerun tutaj, ale jest, więc wspominam.
Black Ops 3 mógł być zdecydowanie ostatnim dobrym kodem na te stare konsole, takim godnym pożegnaniem dla sprzętów, na których przecież ta seria święciła triumfy i na której według każdego gracza wyszły najlepsze odsłony, bo trylogia Modern Warfare, World at War czy Black Ops 1 i 2, także moim zdaniem bardzo dobry Ghosty i Advanced Warfare. I no szkoda, że problemy za kulisami i wyjebanie Activision na tę grę były, byleby tylko wydać i zarobić hajs, doprowadzili do tego, że dzisiaj oglądacie materiał o niestety zmarnowanym potencjale. Mam nadzieję, że za jakiś czas nie spotkamy się tutaj w podobnym materiale z Black Opsa 6 na PS4. Ja się z wami żegnam. Cześć, siemanko.